Witam w programie O Wszystkim i o Niczym. Z tej strony wasz ulubiony prowadzący, Bartosz Piłowarczyk. Przyjrzymy się dziś konfliktowi, który w przeciągu ostatnich dni stał się ogromnym problemem. Został on nazwany potocznie Wojną Epok. Otóż cała Polska rozdzieliła się na dwie strony. Pozytywistów i romantyków. Doszło do wielu zamieszek, lecz nadal nie wiemy, która strona zwycięży. Do swojego programu zaprosiłem dziś po dwie wielkie osobistości z dwóch różnych obozów. Obóz romantyków prezentuje Kordian i jego przedstawiciel ustawowy Juliusz Słowacki. Natomiast obóz przeciwny Zbyszko, a jego przedstawicielem będzie Henryk Sienkiewicz. A więc, panowie, zacznijmy od pierwszego tematu. Kordianie i Zbyszku, jesteście wizytówkami waszych epok. Może opowiecie coś o sobie, co was przedstawia, czym się interesujecie? Mam na imię Kordian, mam 15 lat i jestem przedstawicielem romantyzmu. Tak jak większość romantyków, mam problem z odnalezieniem się w społeczeństwie, w którym niestety przyszło nam żyć. Starsze pokolenie dobija mnie i dodatkowo utwierdza w zdaniu, że nie warto żyć na tym świecie. Przeżywam nieszczęśliwą miłość w stosunku do Laury, która nie odwzajemnia moich uczuć. Jestem bardzo wrażliwy i mam wahania nastroju. Nic mi w życiu nie wychodzi, nawet próba samobójcza. Czuję się bardzo samotny, nikt nie potrafi zrozumieć mnie i mojego cierpienia. A więc tak, dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Zbyszek, pochodzę z Bogdańca. Z zawodu jestem rycerzem oraz obrońcą polskich granic. Interesuję się pojedynkami o honor, kobietami oraz ciachaniem krzyżaków miecza. Jako przedstawiciel pozytywizmu, po wysłuchaniu wypowiedzi pana Kordiana, zrobił mi się lekko niedobrze. Te bzdury o uczuciach, o duchowości sprawiają mnie o ból głowy. Nauka, nauka i jeszcze raz nauka. To jest jedyna droga, która poprowadzi ludzkość do rozwoju. Romantyzm nie wprowadza nic. Ludzie po prostu chodzą jacyś smutni, nadąsani. Nie wprowadza żadnej innowacji. No to pozytywizm. To jest rozwój, to jest postęp, to jest logiczne myślenie. Niech Państwo spojrzą, gdyby nie nauka, nie mielibyśmy dzisiaj koła, nie mielibyśmy dzisiaj mieczy, zbroi. Dalej żylibyśmy w epoce kamienia łupanego, gdzie największym osiągnięciem byłoby przywiązanie kamienia do patyka i mówienie, że to jest siekiera. Romantycy są zastojem. Przez nich nasze społeczeństwo nie może się rozwijać. Dlatego moim zdaniem romantycy powinni porzucić w końcu swoje ideały na rzecz nauki i logicznego myślenia. Dziękuję bardzo. Takie jest moje stanowisko. Dziękuję za uwagę. Zaiste ciekawe. Panie Kordianie, nie potrzebuje pan może jakiejś pomocy u psychologa? Znam takiego jednego specjalistę. Pomógł mi, gdy żona mnie rzuciła i zabrała dzieciaki. No ale nie owijajmy w bawełnę. Lecimy do następnego tematu. Idee ludzi, którzy kształtują ten świat. Panie Henryku, panie Juliuszu. Co panów inspirowało do stworzenia takich dzieł sztuki? Jakich tematów chcieliście trzymać się przy pisaniu waszych powieści? Mój drogi przyjacielu Bartoszu, otóż zgodnie z duchem epoki romantyzmu oraz ówczesną sytuacją narodu polskiego podejmuje głównie istotne problemy związane z walką narodowo-wyzwoleńczą, z przyszłością narodu i przyczynami niewoli. Jednak także uważam, że ważną rolę mojej twórczości stanowią tematy egzystencjalne. Przechodząc do tematu inspiracji, muszę przytoczyć literaturę klasycystów, której uwielbienie panowało w moim domu. Przyczyniło się to zdecydowanie do mojej przemiany. Moją twórczość można podzielić na cztery części. Jako człowiek wraz z przemijającym czasem zmieniłem swoje poglądy i zainteresowania. Z początku opierałem się na wolnych religijnych, które uważałem za maskę fanatyzmu i pretekst do wojny o władzę. Wtedy zaś czerpałem wiele myśli pisarzy takich jak Kartezjusz, Baruch Spinoza czy Niccolo Machiavelli. Moment publikacji Konrada Wallenroda, autorstwa wiadomo kogo,
uważam za czynnik, który rozpoczął nowy okres w moim życiu literackim. Ogromny wpływ wywarł na mnie liczne podróże po różnych krajach. Wtedy też zacząłem czerpać ze wzorców tragedii Szekspira. Był on dla mnie jak starszy brat, wzór, od którego mogłem się dużo nauczyć. Z końcem lat 30. zająłem się kronikami dramatycznymi. Jeżeli miało to być coś nowego, swoista literacka kronika prezentująca bajeczne początki państwa polskiego. Jednak projekt doczekał się tylko częściowej realizacji. Po tej nieudanej próbie w roku bodajże 1834 zacząłem pisać prozą poetycką wykłady. W tym okresie intensywnie pracowałem nad filozofią genezyjską, którą uważam za jedną z moich największych sukcesów. W obecnym momencie chciałem zdecydowanie rozwijać te koncepcje i tworzyć więcej takich dzieł, jak na przykład Król Duch. Dobrze, panie doktorze, zacznijmy od początku. Mianowicie, przechodząc się po uliczkach, jak i nasłuchując rozmów rodaków, zauważyłem, że wiara tego narodu upada pod zabojami. Żeby tego uniknąć, postanowiłem podnieść ducha Polaków i przypomnieć im, że nieważne jak trudna była sytuacja ojczyzny, zawsze wstawaliśmy z kolan. Napisałem kilka dzieł literackich ważnych, według mnie dla narodu, jak i oczywiście dla samego siebie. Przykładem takiej powieści byli Krzyżacy. Moje najdłuższe w życiu chwile spędzone w bibliotece. I ukochany bohater Zbyszko z Bogdańca. Pisałem o wielkich zwycięstwach, które lekko gloryfikowałem. W tym przypadku była bitwa pod Grunwaldem, gdzie Polacy pokonali Krzyżaków. Oczywiste jest, że pominąłem pewne, zapewne prawie nieistotne klęski. Lecz po co było bardziej tworzyć czytelnika? Starałem się odwzorować tamtejsze czasy. Lecz posiadam pewną cechę, jakby to rzec, pisania charakterystycznie długich opowieści. Cóż, nie można odmówić wam niezwykłych pomysłów. Wiemy na pewno, że doprowadziliście wielu uczniów do załamań psychicznych. Ale co tam? Oboje wprowadziliście w ten świat wiele nowych styli. Można powiedzieć, że epoki przyczyniły się do ewolucji naszego świata. Na lepsze oczywiście. A wy, widzowie, którą stronę popieracie? Uważacie, że kto zostanie lepiej spisany na kartach historii? Pamiętajcie, tylko od was zależy, kim zostaniecie po śmierci, jak zostaniecie zapisani. Wspaniałym pisarzem, czy znienawidzonym politykiem? Kto wie, może to wy zapoczątkujecie nową epokę. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Natomiast już za tydzień będziemy mówić o rzekomym rozwodzie Shreka i Fiony. Czy nasz Ogre został alkoholikiem? Widzimy się za tydzień. Mówił dla was wasz uwielbiany Bartek Piwowarczyk. Odmeldowuję się i żegnam.